przyjemnością witam Państwa na pierwszym spotkaniu, które nazwaliśmy białostockimi spotkaniami chrześcijańsko-żydowskimi. Mam nadzieję, że to będzie inauguracja tak naprawdę spotkań, które będą miały charakter cykliczny. Zaczęłabym od tego, że inicjatorem spotkania był Bogdan Białek, który jest przedstawicielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, stowarzyszenia, które ma na celu właśnie przyczynianie się do wzajemnego poznania między chrześcijanami i Żydami, przezwyciężeniami stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. I takie spotkania, o których Bogdan będzie też mówić, odbywają się również w innych miastach, takich jak Kielce, Warszawa, Kraków, no i w tym roku również dołączył do nich, do tych spotkań Białystok. Z ogromną przyjemnością przedstawię Państwu naszych gości. Gość, który siedzi tutaj po prawej stronie, rabin Joel Chaim Nowicki, hasycki rabin, doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Jeszyw Dwar Jerusalaim w Jerozolimie i Chamif Dwar w Efracie. Witamy. Ojciec Marek Nowak, dominikanin, profesor filozofii, razem ze Stanisławem Krajewskim prowadzi seminarium na Uniwersytecie Warszawskim na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Doktor habilitowany to tak jak profesor. Moderatorem spotkania i tak jak powiedziałam wcześniej, inicjatorem będzie pan Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Współprzewodniczący jest bardzo ważny, dlatego że w organizacji tej mamy dwóch przewodniczących ze strony żydowskiej i ze strony chrześcijańskiej. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego, członek zarządu internetowej Jeszywy Pardes Akademii Judaizmu, członek Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego i redaktor naczelny czasopisma Charaktery, dodałabym jeszcze Białostoczanin. I zaczęliśmy nasze spotkanie od występu chóru, który będzie nam towarzyszył dzisiaj przez całe nasze spotkanie. Jest to męski chór kameralny imienia Bogdana Onisimowicza, który powstał w 2008 roku. I dzięki temu chórowi i przede wszystkim pracy dyrygenta chóru, pana Marcina Abilskiego, mamy okazję, czy mieliśmy okazję od tego czasu właśnie poznawać 16-wieczne Lwowie Supraskiego Monasteru. I dzisiaj również będziemy mieli okazję obejrzeć film w reżyserii Darka Szady Bożyszkowskiego, który na razie jeszcze nie jest obecny, ale do nas dołączy, film Miszka. O filmie samym reżyser będzie mówić i nie będę tutaj Państwu zabierać czasu. I chciałabym jeszcze też powiedzieć o kilku też ważnych sprawach. Przede wszystkim spotkanie jest dofinansowane przez ze środków budżetu miasta Białegostoku. Tym bardziej witam panią prezydent i dziękuję za wsparcie finansowe. Również spotkanie jest objęte patronatem medialnym. Telewizja Polska objęła patronatem nasze spotkanie. Gazeta Wyborcza, oddział Białegostoku, Polskie Radio Białystok. I chciałabym też przywitać też bardzo też ważnych gości. Bardzo się cieszę, że też są razem z nami. Pana Macieja Teperskiego, przedstawiciela wojewody podlaskiego Macieja Żywno. Witam serdecznie. Pan Maciek jest pełnomocnikiem wojewody podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. I ostatnia sprawa, być może przedostatnia, przepraszam. Naszym partnerem, co też jest bardzo istotne, jest Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej. Witam, tutaj widzę reprezentację wspaniałą z tej strony. Będziemy dzisiaj mówić o naprawie świata, Tikkun Olam. Jak rozumiemy to pojęcie i będą mówić nasi goście. Natomiast ja Państwa również zachęcam do tego, żeby tą naprawę świata wprowadzić w czyn, nie tylko wysłuchać. I chciałabym też powiedzieć, że naszemu spotkaniu będzie towarzyszyła kwesta na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Na pewno Państwo z Białegostoku dobrze znają to stowarzyszenie, prowadzone przez ojca Edwarda Konkola. Tutaj są panie wolontariuszki, które przy wyjściu po spotkaniu będą na Państwa czekać, także zachęcam również do podzielenia się darem. Natomiast o dwóch jeszcze również ważnych naszych gościach zaraz powie pan Bogdan Białek i przedstawi i poprosi też o powiedzenie kilku słów. A Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie witam w imieniu organizatorów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jestem bardzo wzruszony, że jestem
po 40 latach znowu w moim rodzinnym mieście. Wyjechałem stąd w 74 roku. W 73 właściwie, ale jeszcze przez rok studiowałem w Krakowie, pracowałem w Gazecie Białostockiej. Witam moich przyjaciół z tamtych czasów, którzy zechcieli tutaj przyjść. Bardzo się cieszę, że widzę ich wszystkich razem, moją rodzinę i innych przyjaciół także. Proszę Państwa, myślę, że ta idea, która w innych miastach, w Warszawie, opatrzyliśmy tytułem Bliskie spotkania chrześcijańsko-żydowskie, w Kielcach Kieleckie spotkania, w Krakowie Krakowskie Bliskie spotkania chrześcijan i Żydów. Jestem bardzo rad, że ta idea zawędrowała do mojego rodzinnego miasta, bo sądzę, że gdzie jak gdzie ona tutaj jest szczególnie potrzebna. To jest idea spotkań ludzi, to jest idea dialogu rozumianego przede wszystkim jako spotkanie ludzi, spotkanie osób, spotkanie ich wrażliwości, spotkanie ich doświadczeń, spotkanie ich wiar, opinii, przekonań. Spotkanie to nie znaczy konfrontacja, to nie znaczy porównywanie, to nie oznacza kreowanie protokołu rozbieżności bądź też zbieżności. Spotkanie oznacza bycie obok siebie, razem, wspólnie, takimi jakimi jesteśmy, w pełnym poszanowaniu własnej odrębności, indywidualności. Uczymy się tego, co nam, Polakom, bardzo trudno przychodzi. Zgoda na inność. Zgoda na to, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny. Zgoda to znaczy przyjęcie drugiego człowieka w całkowitej jego odrębności. Przyjęcie go takim, jakim jest. Bez próby jego zmiany, reperowania, nawracania czy zawracania. Wzbogacania siebie wzajemnie swoją własną indywidualnością. W takich spotkaniach chodzi o to, żebyśmy my chrześcijanie, obojętnie jakiej denominacji, żebyśmy byli naprawdę chrześcijanami. Chodzi o to, żeby Żydzi, bez względu na to, jakiej tradycji żydowskiej, byli naprawdę Żydami. Żeby ci, którzy nie są ani tu, ani tam, byli tam, gdzie są i tymi, kimi są. I tak, i po to organizujemy. Panowie, moi przyjaciele, goście tego spotkania, jeden chrześcijanin, drugi Żyd, nie będą się ze sobą wspierać, nie będą siebie wzajemnie przekonywać. Podzielą się swoją mądrością. Ale zanim to nastąpi, poproszę, jestem niezwykle wdzięczny, najpierw chciałem to powiedzieć na samym początku, ale jakoś się dałem zbić z tak zwanego pantałyku, a chciałem przede wszystkim wyrazić swoją wdzięczność Katarzynie, że zechciała się zaangażować w tą ideę, dzięki której to do tego spotkania doszło, bo gdyby nie ona, to by tego tutaj nie było oczywiście. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Jestem także wdzięczny obydwu arcybiskupom, którzy powiadomieni o tej inicjatywie przyjęli ją i rozumiem, domniemywam, ale myślę, że moje domniemanie ma mocne uzasadnienie, także tę inicjatywę pobłogosławili. A domniemywam dlatego, że zechcieli przysłać swoich przedstawicieli, księdza Roberta Kollera, który reprezentuje jego ekscelencję arcybiskupa Edwarda Ozarowskiego. Serdecznie witamy. Oraz księdza doktora protojereja Włodzimierza Misiejuka, który reprezentuje jego ekscelencję arcybiskupa Jakuba. Bardzo proszę księdza Roberta o zabranie głosu. Chciałbym w imieniu księdza arcybiskupa wszystkich zgromadzonych serdecznie pozdrowić, podziękować organizatorom, pokłonić się prelegentom, do Państwa wszystkich się uśmiechnąć i podziękować za to spotkanie i zaproszenie. Zapewniam o błogosławieństwie księdza arcybiskupa.
I kiedy powiedział mi, że to spotkanie będzie dotyczyło naprawy świata, to uzmysłowiłem sobie, że to jest bardzo biblijne, prawda? Bóg w Biblii mówi o naprawie świata od początku. I to, co ciekawe, to mówi, że to ta naprawa świata idzie przez człowieka. To człowiek już postawiony w ogrodzie rajskim ma porządkować świat. Dlatego liczę na to, że to spotkanie będzie bardzo ludzkie, wrażliwie ludzkie, a widzę, że takie już się staje i tak jest zapowiadane. Bardzo, bardzo dziękuję za tę inicjatywę i za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Proszę bardzo, księdza Włodzimierz. Muszę powiedzieć, że ksiądz Włodzimierz już jest właśnie weteranem tych spotkań, bo był gościem pierwszego bliskiego spotkania chrześcijańsko-żydowskiego w Warszawie. W Warszawie odbywamy te spotkania na przemienie, raz w kościele katolickim, raz w synagodze, i miał znakomite, świetne wystąpienie. Także bardzo jestem wdzięczny, że ponownie się spotykamy w tych okolicznościach. Też się cieszę, też dziękuję. Cieszę się też z tego, że to mówiliśmy, że to akurat w Białymstoku tym razem do tego spotkania dochodzi. Też przekazuję pozdrowienia, najlepsze życzenia od biskupa Jakuba. Od siebie chciałbym też powiedzieć, że to naprawianie świata, tak jak się powiedział, widzę i w człowieku, ale i w spotkaniu tym i innych, i każdym innym. Myślę, że to naprawianie polega, naprawianie świata polega na naprawianiu relacji pomiędzy ludźmi. I te spotkania to właśnie relacja taka, że pożyteczna. Człowiek staje się osobą dopiero w relacji z innym człowiekiem. Prawdziwie człowiekiem jesteśmy dopiero w relacji z innym człowiekiem. I te spotkania, poznawanie siebie na tym, w tym nam pomagają. Człowiek poznaje siebie, poznając innego człowieka. Poznając inną kulturę, poznaje swoją kulturę. Poznając inną tradycję, poznając inną, poznaje swoją tradycję. Poznając inną religię, poznaje swoją religię. Tak jest ze wszystkim. To dlatego mądrości ludowe mówią, że podróże kształcą. A słyszałem ostatnio taką nową, poprawioną wersję tej mądrości. Podróże kształcą, ale tylko tych, którzy coś już wiedzą o sobie. Także wykorzystajmy tę okazję, wykorzystujmy te spotkania, żeby naprawiać siebie. Przez naprawienie siebie, naprawienie świat, na pewno. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wszystkie zebrania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów rozpoczynają się odczytaniem i refleksją nad psalmem. W psalmach niedocenianych przez chrześcijan, nie mówię przez osoby konsekrowane, ale przez chrześcijan świeckich, nie są doceniane. A z wielkim bólem to mówię, dlatego że to są słowa modlitwy słowami Boga. To są modlitwy słowami Boga. Nie ma lepszej, nie ma głębszej modlitwy niż psalm. No chyba jeszcze może milczenie też jest dobrą modlitwą. Zaczynamy od psalmów, czytamy psalmy w języku hebrajskim, w języku polskim, potem krótka refleksja, ale zanim oddam głos naszym gościom, którzy już zostali przedstawieni przez Katarzynę, chciałem jeszcze wyrazić swoją głęboką wdzięczność chórowi, który swoim przepięknym śpiewem, modlitwą właściwie, nie właściwie, modlitwą, wprowadził nas w nastrój tego spotkania i przybliżył troszeczkę nieba i ściągnął tutaj kilka aniołów, które czuję już fruwają tu nad głowami Państwa. Mam nadzieję, że nie jednego z nas dotkną swoim skrzydłem, a co z tego dalej będzie, zobaczymy. Bardzo proszę, rabin Chaim. Psalm 67. Lamenatzeach bin ginot mizmor shir Elokim yaneinu vivacheinu Yaher panav itanu sela Ledat baretz derachecha Bekol goyim yeshuosecho יודו חמים אלוקים, יודו חמים כולם, ישמחו וירננו לאומים,
kitish podamim misho leumim baretz. Etin hem sela yoduhamim elokim yoduhamim kulom. Haaretz natna yivulo yivachenu elokim elokeinu. Vivakeinu elokim vivaru oto kol efes haaretz. Kierownikowi chóru na instrumenty strunowe psalm, pieśń. Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz, Bóg nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Ten psalm jest bardzo szczególny. Co prawda polskie tłumaczenie ciągle opiera się na sformułowaniu niech Bóg, niech narody w trybie takim oczekiwania na pewne zdarzenia. Podczas kiedy ten psalm w języku hebrajskim jest wyrażony bezpośrednio w czasie przyszłym, w trybie dokonanym. Bóg nam pobłogosławi. Narody będą się radować. Ten psalm mówi o momencie takim odrobinę, powiedziałbym z punktu widzenia judaizmu, mesjańskim. To jest w tym momencie, kiedy wszystkie narody na świecie, wszystkie narody na ziemi i jak mawia Rashi, i każdy jeden człowiek, nie tylko wszyscy ludzie, ale każdy jeden człowiek zrozumie, że istnieje tylko i wyłącznie jeden Bóg, a Jego atrybutem jest dobro, które On chce dla swojego stworzenia, dla stworzenia ex nihilo. Jeżeli chcemy zrozumieć istotę Boga, to oczywiście jest to dla nas byt nieosiągalny. Mówiąc już byt, próbujemy go w jakikolwiek sposób określić, a przecież dla nas, którzy posiadamy formę, posiadamy swój czas, czas, który jest skończony, ogarnięcie absolutu, ogarnięcie czegoś, co wynika z pozaczasowej egzystencji jest niemożliwe. Ale my możemy zrozumieć to, co jest atrybutem Boga, to, co jest dla nas możliwe do ogarnięcia w zakresie percepcyjnym. I to, co jest dla nas do ogarnięcia, to jest przede wszystkim dobro. Bóg mówi nam w Księdze Kapłańskiej: bądźcie święci, albowiem ja jestem święty. Tutaj w tym psalmie słyszymy: albowiem Ty będziesz sądził sprawiedliwie. Albowiem będziesz ten Twój sąd będzie sprawiedliwy. Możemy powiedzieć, że Bóg sądzi bezwzględnie, ale sprawiedliwie i miłosiernie. I ten psalm podkreśla przede wszystkim istotę zbawienia tego wszystkiego, co jest osiągalne dla człowieka. Jest osiągalne jako wartość pochodząca od Boga. Człowiek sam nie może się zbawić. To tylko Bóg może mu to zbawienie zapewnić. Może mu zbawienie zapewnić przez swoją dobroć, przez swój sprawiedliwy sąd. Może również mu zapewnić przez swoje błogosławieństwo. Drugi wers tego psalmu mówi: niech Bóg nam pokaże swoją radosną twarz, pogodną, promienną. Rashi tłumaczy, i dla wielu z Państwa to będzie bardzo dużym zaskoczeniem,
średniowieczny komentator tekstów biblijnych tłumaczy, że Bóg nam okaże swoją radosną twarz poprzez deszcz i rosę. Nam się kojarzy promienność ze słońcem, z czymś, co jest pogodne. Ale proszę pamiętać, w jakich warunkach ten psalm powstaje. Król Dawid pisze go w sytuacji ziemi Izraela. Tam deszcz jest błogosławieństwem. I do tego się odnosi ten psalm, kiedy mówi: ziemia wydała swe płody. To jest ogromne błogosławieństwo dać ludziom możliwość do zrozumienia, że wszystko, co Bóg na tej ziemi robi, jest dla dobra człowieka. Bóg nie potrzebuje ani naszych modlitw, ani naszych błogosławieństw, ani naszych dobrych, ani złych uczynków. Bóg jest kompletny, Bóg jest nieskończony, Bóg jest doskonały. Tych atrybutów moglibyśmy wymienić tutaj dziesiątki. Ale to, co człowiek może zrozumieć najlepiej, to może zrozumieć, że wszystko, co dzieje się na ziemi, dzieje się dla jego dobra. Nam bardzo trudno jest często dostrzec taką sytuację. Dlatego, że często w życiu gdzieś tam upadamy. Spotykają nas sytuacje i rzeczy, które być może są dla nas trudne, tragiczne, dramatyczne. Ale w języku hebrajskim jest takie powiedzenie, jeżeli coś się wydarza, mówimy gamzu letowa, czyli wszystko to dla dobra, bo taka jest wola Boga. Każde zdarzenie. My często nie dostrzegamy szerszego kontekstu tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. I ten psalm chce nam wyjaśnić, że przede wszystkim to, czego Bóg dla nas chce, to jest dobro. I w momencie, kiedy my zaczniemy dostrzegać, że jest tylko jeden Bóg, jeden Stwórca, wtedy na świecie to dobro zapanuje. Za moment będziemy sobie mówić o naprawie świata, i ten psalm nas przepięknie wprowadza w ten nastrój i w tę psychologiczną podróż, którą za chwilę spróbujemy odbyć wspólnie. Jest to jeden z psalmów, który w liturgii godzin jest psalmem, można powiedzieć, takim na pobudkę. Jest to psalm, który jest jednym z psalmów do wyboru, który można odmawiać jako początek liturgii godzin, w ogóle początek liturgii dnia. Jest to psalm, mówię, na pobudkę. Psalm, który ma nam przypominać. Takim psalmem najczęściej odmawianym jest psalm 95. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Natomiast ten psalm mówi o tym, że właśnie taką ostateczną celowością wszystkiego, co ma się dziać, jest Boża chwała. Modlimy się o to, aby Bóg zmiłował się nad nami, aby nam błogosławił, aby zajaśniało Jego oblicze dla nas. Ale to wszystko jest po to, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. To jest coś, do czego jakoś wszystko zmierza. Tu nie chodzi o to, żeby błogosławieństwo Boże pokazywało jakieś nasze wywyższenie. Nie. Tu chodzi o to, żeby Bóg był wywyższony, aby Bóg się okazał wielki. Bóg się okazał wielki przez nas, przez również nasze dzieło naprawiania świata. Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do rozważania, czym jest Tikkun Olam, naprawa świata. Pobożni Żydzi wierzą, że, a zwłaszcza Hasydzi, wierzą, że dusza po śmierci, kiedy stanie przed Panem, otrzyma 5 pytań. Jedno z tych pytań będzie dotyczyć co zrobiłaś, żeby ten świat był trochę lepszy od tego momentu, kiedy przyszedłeś na ten świat.
do tego momentu, kiedy z niego zostałeś odwołany. Chrześcijanie, dla których podstawową księgą świętą są Ewangelie, niewystarczająco doceniają, mi się wydaje, ten centralny punkt Ewangelii, czyli u Mateusza, czasami nazywamy to kazaniem na górze, nie doceniamy Ewangelii błogosławieństw, gdzie w zasadzie otrzymujemy podstawowe wskazanie dla każdego z nas, jak żyć, co robić, w którą stronę. Jezus mówi to, zwraca się do nas prostymi słowami. Mówi o błogosławionych ubogich w duchu, błogosławionych, którzy się smucą, o błogosławionych cichych, o tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, o tych, którzy są miłosierni, o tych, którzy są czystego serca, którzy wprowadzają pokój, a nie burzą pokoju, o tych, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, i o błogosławionych, którym inni urągają i prześladują. Jest pytanie oczywiście, czy naprawa świata to oznacza obowiązek naprawa całego świata? Ksiądz Włodzimierz wspomniał o tym, że naprawa świata zaczyna się od naprawy siebie. My wiemy o tym też, że Bóg nie ma innego sposobu tak naprawdę na objawienie się nam, każdemu człowiekowi, jak przez drugiego człowieka. I tak naprawdę nasza wiara zawsze się sprawdza w relacji z innymi ludźmi. Ale zobaczmy, jak to widzi judaizm, jak to widzi chrześcijaństwo. Jaki jest nasz, Żydów i chrześcijan, obowiązek wobec tego świata? Czy mamy wobec tego świata jakieś powinności? Czy jedyną powinnością, jaką tutaj mamy, to jest dbanie o zbawienie nasze własne, a innych ludzi? A co nam przyjdzie z tego? Co mi przyjdzie z tego, jeżeli ja nawet zostanę zbawiony, ale nie zostanie zbawiona moja mama, moi bracia? Co mi z tego przyjdzie? Proszę bardzo. Najpierw może Marek. Dobrze, bo ty będziesz tam trochę nie do czasie. Szanowni Państwo, chciałbym może coś powiedzieć o Janie 23. Jan 23 został kanonizowany teraz razem z Janem Pawłem II. Lubimy o Janie 23 coś powiedzieć, wspomnieć o jego takich dowcipach, dykteryjkach. Jeden z najsłynniejszych dowcipów to na pytanie, ile osób pracuje w Stolicy Apostolskiej, to miał odpowiedzieć, sądzę, że połowa. Więc tak, on jest znany właśnie z tego typu wypowiedzi, ale zapomina się o tym, że Jan 23 tworzył, jest jednym z ważnych autorów publikujących, czy powiedzmy współtworzących nauczanie Kościoła w dziedzinie katolickiej nauki społecznej. To właśnie katolicka nauka społeczna jest jednym z elementów takiego wskazywania właśnie takiego tikkun olam w relacjach międzyludzkich, w relacjach ekonomicznych. Jan 23 jest autorem dwóch encyklik. Mater et Magistra, to można na polski przetłumaczyć matka i nauczycielka. I druga encyklika Pacem in Terris, czyli właśnie pokój na ziemi. Jan 23, ja bym chciał może najpierw tak przejrzeć, pokazać tak bardzo praktycznie, co on mówi, co on postuluje. Na zakończenie encykliki Pacem in Terris Jan 23 daje kilka bardzo takich praktycznych postulatów. One chyba są mało kontrowersyjne, tak mi się wydaje. Przede wszystkim Jan 23 wzywa do tego, aby wierzący, i nie tylko wierzący, bo on kierował swoje dokumenty również do wszystkich ludzi dobrej woli, aby wszyscy, zwłaszcza wierzący, chętnie uczestniczyli w sprawach publicznych. To znaczy, aby nikt nie umywał rąk od uczestniczenia w życiu publicznym, na przykład politycznym, lokalnym, nielokalnym, na wszystkich szczeblach. Brać odpowiedzialność
a na przykład nie tylko narzekać. On może to też nie mówił o narzekaniu, ale to jest moje takie dopowiedzenie. Druga sprawa, do której wzywał Jan XXIII, to jest to, że owszem, mamy się brać do roboty, brać odpowiedzialność. Nawet gdyby to było dla niektórych niewygodne, ale brać odpowiedzialność. Ale on mówi tak, aby jednak przepoić kulturę i cywilizację prawdziwymi założeniami i zasadami chrześcijańskimi, nie wystarcza, aby nasi synowie korzystali tylko ze światła wiary i kierowali się zapałem w szerzeniu dobra. Właśnie sama tylko wiara i zapał nie wystarczą. Muszą oni ponadto wejść do instytucji kulturalnych i cywilizacyjnych oraz od wewnątrz uczestniczyć skutecznie w ich pracach. No mam nadzieję, że tutaj każdy, kto przyszedł, to tutaj uczestniczy w jakiejś instytucji kulturalnej. Mam nadzieję, że wspólnie realizujemy to. Jeden z postulatów Jana XXIII. Tak, Jan XXIII mówi tak również. Bardzo ważnym postulatem jest coś takiego. Właśnie, żeby dokonać syntezy tego, co on mówi, elementów technicznych kultury i wartości duchowych. To znaczy, aby nie było rozdziewu, aby nie było rozbieżności. Aby nie było to, nad czym już starożytny poeta ubolewał, właśnie widzę to, co jest dobre, pochwalam to, a jednak idę za gorszym. Właśnie, abyśmy się nawracali. To znaczy, widzimy, co jest dobre, pochwalamy to i idziemy za tym. Żeby nie było rozdziewu właśnie między tym, co widzimy jako dobre, między tym, co pochwalamy nawet. Ale żebyśmy poszli za tym, abyśmy byli wierni sumieniu. Jan XXIII dodatkowo mówi, nie tylko wierność sumieniu, ale jedność między zasadami wiary i moralności, a działaniem. Właśnie brać odpowiedzialność, brać byka za rogi, właśnie uczestniczyć w życiu kultury, co jeszcze on dodaje, papież Jan XXIII, dokształcić się. To znaczy nie wystarczą tylko dobre chęci, ale trzeba się kształcić. Trzeba zdobywać wiedzę, fachową również wiedzę. Ale właśnie to wszystko musi być przepojone zasadami wiary i moralności. I właśnie Jan XXIII tu ubolewa, że chrześcijanie nie za bardzo znają zasady chrześcijańskie moralności. To jest jakoś niedostateczna znajomość. Że to wykształcenie religijne nie wykracza na ogół poza stopień elementarny. Nie, tak być nie może. Jeżeli chcemy przemieniać świat, to zmieniajmy siebie i również stan naszej wiedzy na temat, na tematy religijne. I Jan XXIII jeszcze mówi, potrzeba stałego wysiłku. Właśnie stałego. To znaczy, mamy brać odpowiedzialność, nie wystarczy nigdy coś takiego, że na przykład zdobędziemy jakąś pozycję, gdzie będziemy mieli jakiś wpływ, osiądziemy na laurach, na przykład, no nie wiem, damy się przykręcić do stołka i będzie nam dobrze z tą śrubą, która nas przykręciła do stołka, prawda? Więc nie może tak być. To znaczy, ciągle trzeba podejmować jakiś wysiłek pójścia naprzód. Nigdy nie ustawać właśnie w poprawianiu siebie, właśnie w byciu zaangażowanym. Jan XXIII w tej encyklice jeszcze moim zdaniem bardzo dobrą taką rzecz pokazał, jeśli idzie o budowanie pokoju między państwami. Jan XXIII, bo to się czasem też nie docenia Piusa XII, który o tym mówił, właśnie, że aby budować pokój, no to trzeba jednak przepajać zasadami po prostu elementarnej moralności, stosunki międzynarodowe. I właśnie, stosunki międzynarodowe muszą być budowane na takiej samej moralności, jak stosunki między poszczególnymi ludźmi. Nie może być czegoś takiego, że stosunki międzynarodowe będą, mówimy, a to my sobie bierzemy w nawias, relacje, prawda, moralne, takie jak, prawda, są między ludźmi. I jeszcze właśnie Jan XXIII mówi, nie wolno uznawać żadnej dyskryminacji rasowej. Wszystkie państwa są sobie z natury równe co do godności. Właśnie nie ma czegoś takiego jak państwo bardziej godne i mniej godne. I każdy naród i każde państwo ma uzasadnione prawo domagać się poszanowania swego dobrego imienia. Właśnie na to też zwraca uwagę Jan XXIII. Narody i państwa mają prawo do dobrego imienia. Poza tym Jan XXIII wzywał właśnie do godnego traktowania mniejszości narodowych
wzywał do solidarności międzynarodowej. Właśnie to takie hasło się, solidarność między narodami. Nawet wiele dokumentów katolickiej nauki społecznej wcześniej to bardzo dużo mówiło o właśnie solidarności wewnątrz społeczeństwa, wewnątrz jakiegoś układu jednopaństwowego. Jan XXIII bardzo mocno rzucił takie hasło. A co między różnymi państwami? I tutaj też muszą być przestrzegane zasady właśnie elementarnej sprawiedliwości. To może tyle powiem, żeby już nie zanudzać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, rabin Chaim. Tikkun olam, naprawa świata. Może najpierw zatrzymajmy się na tym sformułowaniu, jako punkt wyjścia. Jeżeli naprawa świata, to co nam pierwsze przychodzi do głowy? Jeżeli coś musimy naprawić, to znaczy, że to coś jest niedoskonałe. Powstaje pierwszy dysonans poznawczy. Jak to Bóg Stwórca, który jest absolutem, który jest doskonały, nieskończony w swojej mądrości, może stworzyć coś niedoskonałego? I czemu ma służyć ta niedoskonałość? I na czym ma się zasadzać nasza poprawa świata? Jeżeli pomyślimy bardzo prosto, to musimy sobie zadać pytanie, co jest większe, to, co stworzył Bóg, czy to, co stworzył człowiek? Jak Państwo myślą? Na pewno? Otóż judaizm mówi, że to, co człowiek stworzył, jest większe. I zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego. Otóż Bóg jako absolut, jako nieskończone dobro, jako nieskończona mądrość, z wielką łatwością jest w stanie stworzyć i zniszczyć. Jest w stanie podtrzymać przy życiu i to życie odebrać. Człowiek najpierw musi pokonać siebie, żeby coś stworzyć. Przy czym nie może stworzyć niczego jak z nihilo, a może tylko przetworzyć to, co go otacza, w coś lepszego. Na tym zasadza się reguła tikkun olam. Bogu nie jest potrzebny ani doskonały, ani niedoskonały się. Bóg w swojej doskonałości nie potrzebuje absolutnie niczego. Naprawa świata jest drogą, tak jak mówi psalm, abyśmy poznali Jego drogi. Tak? To jest ważne, żebyśmy poznali Jego drogi. Te drogi, dzięki którym możemy się stać lepszymi ludźmi i dzięki którym możemy ten świat uczynić lepszy. Jakie to są drogi? To są drogi zawarte w tym kodeksie, który został nam dany. W tym przymierzu, które zostało z nami zawarte. I jeżeli zastanowimy się, to jeżeli mielibyście Państwo wybrać jedno, jedyne przykazanie, które jest najważniejszym i najcenniejszym przykazaniem, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ja Państwu powiem bardzo prosto. Przykazanie nie zabijaj. A mówiąc nawet bardziej precyzyjnie, szanuj i ratuj życie. Dlaczego? Wydaje się to może dziwne Państwu w tej chwili, ale już odpowiadam. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie miłować Boga, jeśli nie żyje. Nie jest w stanie sprawiać dobrych uczynków, jeżeli go nie ma, nie istnieje. Tylko poprzez swoje życie, poprzez swoje działanie, poprzez wypełnianie przymierza, które zawarł z Bogiem, może tylko i wyłącznie doprowadzić do naprawy tego świata. Do czynienia dobra. Ale tylko poprzez własne życie. Więc przykazanie będziesz miłował, nie miałoby żadnego sensu, gdybyśmy nie żyli, nie istnieli, bo nie mielibyśmy jak pokazywać tejże miłości. Wrócę do tego stwierdzenia, które powiedziałem przy okazji samego psalmu,
pochodzącego z Księgi Kapłańskiej, bądźcie święci, albowiem ja jestem święty. Ja bardzo lubię to sformułowanie, dlatego że ono jest wbrew pozorom bardzo trudne do zrozumienia. Bo z jednej strony mamy postawioną świętość Boga, a z drugiej strony mamy postawioną świętość człowieka. Mamy świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie doścignąć absolutu Boga. Możemy bardzo łatwo sobie uświadomić, że to nie dla mnie, ta świętość jest dla mnie nieosiągalna. Ale ta świętość Boga w Piśmie jest opisywana poprzez różne atrybuty. Poprzez atrybut miłości, poprzez atrybut dobroczynności, poprzez atrybut siły i szereg innych. I to są atrybuty, które są absolutnie antropomorficzne. To są atrybuty, które my możemy zrealizować. Ale po to, żeby je zrealizować, musimy zmagać się ze swoimi własnymi słabościami. Pomyślcie Państwo, nie będziesz pożądał i tak dalej, i tak dalej. Jak łatwo jest popaść w taką myśl, że ja chciałbym mieć to, a chciałbym mieć tamto, a tamten ma to, a tamten ma tamto. A ja myślę, że nie ma człowieka na świecie, któremu choć przez sekundę w życiu nie przeszła taka zazdrosna myśl przez głowę. Bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ale z drugiej strony, jeżeli akceptuje, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga. Że wszystko to, co mam, każda możliwość, każda umiejętność, każda zdolność mieści się w woli absolutnej. Ratzon Elion, mówi Ramchal nam, że to jest wola absolutna Boga. Czyli to, co dzieje się na ziemi, może tylko mieścić się w zakresie woli absolutnej Boga, woli najwyższej Boga. Cóż to znaczy tak naprawdę? Czy w woli Boga jest miejsce na zło? I odpowiedź jest tak. Dlaczego? Dlatego, że człowiek dostał możliwość wyboru, wolną wolę. Mówi nam Bóg, stawiam przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Stawiam przed wami błogosławieństwo, jeżeli będziecie wykonywać moje przykazania. I przekleństwo, jeżeli się im sprzeniewierzycie. Więc w tym świecie, który my znamy, w świecie, w którym funkcjonujemy, w którym żyjemy, jest miejsce dla zła. Ale Bóg nam mówi, że naszym zadaniem jest tworzenie dobra. Zobaczcie Państwo, jaki jest ogromny dysonans. Mówimy, Bóg jest dobrem absolutnym. A z drugiej strony mówimy, że w najwyższej woli Boga jest miejsce dla zła. Albowiem, gdyby takiej możliwości nie było, człowiek pozbawiony byłby wolnej woli. Człowiek byłby pozbawiony możliwości wyboru. Tutaj człowiek ma możliwość wyboru między wypełnianiem tej drogi, którą Bóg przed nim rozpościera. Może skierować się swoimi wyborami moralnymi w dobro, bądź w zupełnie negatywną stronę. W tradycji żydowskiej istnieje podział przykazań. W tradycji żydowskiej w ogóle istnieje 613 przykazań. I ten podział może być bardzo prosty. Taki jak wszyscy znamy na nakazy i zakazy. Tak? Ale może być też inny. To jest podział na te przykazania, które regulują moją zależność z Bogiem. I to jest relacja Bein Adam le Makom. Moją relację z drugim człowiekiem, z bliźnim, Bein Adam le Havero. Moją relację ze mną samym, Bein Adam le Atzmo. Teraz zadajmy sobie pytanie, jakie znamy trzy przykazania, które, czy trzy zakazy, które można by było wtłoczyć w te ramy.
Bardzo proste pierwsze przykazanie. Będziesz kochał Boga. To jest moja relacja z Bogiem. Bein Adam Lemakom. Miłość bliźniego? Prawda? Bein Adam Lechaveicho. Teraz Bein Adam Leatzmo. Judaizm mówi, że są trzy przykazania, których nam nie wolno złamać. To jest bałwochwalstwo, czyli ta relacja moja z Bogiem zostaje naruszona. Morderstwo, czyli zostaje naruszona moja relacja z drugim człowiekiem. I cudzołóstwo. Ja wiem, że niektórzy mówią, że do tanga trzeba dwojga, ale przede wszystkim my w cudzołóstwie robimy sobie krzywdę. Zabieramy sobie zdolność kochania. Umiejętność tworzenia prawidłowej więzi z drugim człowiekiem. Właściwej więzi. Więzi opartej na miłości, więzi opartej na potrzebie współegzystencji. Naszym zadaniem jest czynienie dobra. I nasza naprawa świata, nasz tikkun olam, zależy od naszych drobnych czynów. Od tych paru groszy, które wrzucimy przy zbiórkach różnych na różne cele dobroczynne. Od uśmiechu, który okażemy drugiemu człowiekowi, czy wyciągniętej dłoni do człowieka starszego, do człowieka potrzebującego. To są rzeczy drobne, ale dzięki nim możemy stworzyć świat, który dla nas będzie lepszy. Bóg nie potrzebuje lepszego świata, on jest doskonały. Ten lepszy świat jest potrzebny człowiekowi. I w tej przestrzeni człowiek się porusza, mając wybór między dobrym wyborem a złym wyborem. I w tej przestrzeni powinniśmy, uświadamiając sobie, że istnieje tylko jeden Stwórca, który jest wszech i praprzyczyną wszech rzeczy, powinniśmy dążyć do tego, żeby ten świat głosił chwałę Stwórcy. Ale ten świat może tylko głosić chwałę Stwórcy poprzez okazywanie dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo obydwu mówcom. Proszę Państwa, na zakończenie tej części parę słów jeszcze chciałem powiedzieć. Jedna z takich moich ulubionych fraz poetyckich wielkiego Herberta z pana Cogito, który ujął w zasadzie w tych 6-7 słowach całą istotę sprawy, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy, która się też jakby odnosi do kilku elementarnych pytań, które sobie zadajemy. Jakimi ludźmi jesteśmy, kim jesteśmy, jakie dajemy świadectwo. Herbert napisał, żebym zrozumiał innych ludzi, inne cierpienia, inne języki. Żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. Dziękuję Państwu bardzo.
który doświadczył rzeczy okropnych, aczkolwiek nie takich standardowych, które znamy z literatury, z historii, z opisania Holokaustu, tragedii Holokaustu, ponieważ jego większą część II wojny światowej, od 1941 do 1944 roku, przeżył w lesie, w okolicach Grodna. Jak się okazało w międzyczasie, Miszka, on się nie nazywa Miszka tak naprawdę, dowiedział się o tym kilka lat temu. Stracił pamięć. Tak się szczęśliwie złożyło, że nasz kontakt się rozwijał. Zaproponowałem mu, żeby przyjechał i próbował gdzieś zlokalizować, określić, znaleźć swoje miejsce w Białymstoku. Szczęśliwie się złożyło, że mógł pojechać również na Białoruś do tej wioseczki Łapienki i skonfrontować to wszystko, czego jako 12-letni chłopczyk doświadczył. Jak się to nazywa? Ja mówię Janek. Nie wiem, ale ja myślę, to jest Janek. No nie. Ty Miszka. To jest Brukowa, ta ulica Brukowy, która kiedyś była. I to też, to inne Hanajki, te ulicy, to były te stare, to była biedna dzielnica, biedna dzielnica było to. I tutaj ten stary, to nie jest ten stary zmiędzy, co dzisiaj jest, to było przedtem, to było wszystko. Po żydowsku znałem, po rusku znałem, w domu też po polsku znałem. Ale przyszła ta wojna i wszystko uciekło dymem.